Dzień dobry, witam na kanale Historyczne Opowieści i zapraszam do oglądania filmu. 1870 rok. Pod Poznaniem, w małej miejscowości Wąsowo, powstaje willa dla berlińskiego bankiera. Architektem, który miał stworzyć tą willę, był Gustav Erdmann. Gustav Erdmann miał stworzyć willę dla niemieckiego bankiera Richarda Herda. W związku z planowaną wizytą w Wąsowie cesarza Wilhelma II około 1900 roku przebudowano willę, nadając jej formę zamku. Co ciekawe, jak w internecie wpisze się Gustav Erdmann, to wyskakuje Pałac Wąsowo. Co ciekawe, na terenie Pałacu Wąsowo znajduje się drugi pałac, Pałac Emilii Szczanieckiej. Jak ktoś mógł dostrzec, Pałac w Wąsowie nie ma dachu na wieżę. A to dlatego, że w 2010 roku w Pałacu Wąsowo wybuchł pożar. I to nie jakiś tam pożar, tylko porządny pożar. Tak właśnie wyglądał pożar w Pałacu Wąsowie, a co do samego pałacu, to w 2019 roku dopiero zakończono budowę, remont pałacu i postawiono dach na wieżę. I to już na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, a my widzimy się w kolejnym odcinku.